Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest prezentacja dodatku Precision Farming do FSA 19. Dodatek ten wprowadza elementy rolnictwa precyzyjnego właśnie do Farminga 19 i dzisiaj będę chciał wam pokazać, co to w ogóle znaczy, co to w tej grze zmienia, bo powiem wam, że pod względem rozgrywki zmienia to całkiem sporo. Jest to naprawdę interesujący dodatek, więc wyszedł on 8 grudnia. Link do jego ściągnięcia znajdziecie w opisie pod filmem, gdyż jest on całkowicie darmowy. Tak więc, co tutaj jest wprowadzone? Będę chciał wam tak po kolei dzisiaj to pokazać, mniej więcej wytłumaczyć, bo ważną rzeczą jest to, że dodatek ten wprowadza po prostu różne rodzaje gleby na polach, ale również to, że w różnym miejscu na polu jest inne zakwaszenie i tak dalej, to wam zaraz tutaj po kolei będę chciał wszystko pokazać. Więc a propos tych innych rodzajów gleby, pojawia się nowa zakładka po prostu tutaj, jak widzicie, z taką satelitą, zakładka tego całego rolnictwa precyzyjnego. Jeszcze ogólnie, jeżeli chodzi o to rolnictwo, to po prostu jak zaczynamy save'a, to możemy sobie zaznaczyć jako moda. Te rolnictwo precyzyjne nie jest jakiś całkowicie taki oddzielny tryb, tylko po prostu zaznaczamy, jakbyśmy modyfikacje mieli. I sprawdziłem, działa to tutaj na mapie Felsbrun oryginalnej, działa to na Ravenporcie, więc podejrzewam, że na Erlengracie z dodatku Alpine Farming również, lecz nie wiem, jak to jest na mapach z modów, więc ewentualnie to musielibyście sprawdzić. Nie wiem, czy tam również ten dodatek działa, czy tylko na tych oryginalnych mapach. Więc tak. W tej zakładce możemy zobaczyć, że są teraz różne rodzaje gleby, czyli piasek ilasty, piaszczysty ił, po prostu ił pylasty i tutaj jest jeszcze kolor, który oznacza próbkę gleby pobranej. Jak widzicie, tutaj na razie nic jeszcze nie jest pokazane, nie ma różnych kolorów na polach i tak dalej, bo po prostu by się dowiedzieć, jaki rodzaj gleby jest na danym polu, to trzeba pobrać próbki i zrobię to za pomocą o tej tutaj specjalnej maszyny. Ona znajduje się w sklepie, ona jest częścią tego dodatku i znajduje się w sklepie, o właśnie tutaj. Po prostu podczepiamy ją z tyłu ciągnika i można teraz jechać na pole. Z tyłu są tak jakby trzy, może to będzie widać, trzy takie pojemniczki, w które można, no w sumie trochę teraz to widać, trzy pojemniczki, w które zbieramy po prostu próbki gleby. Robi się to w ten sposób, że wjadę sobie na pole gdzieś tak, no mniej więcej tutaj. I teraz tak, muszę ten próbnik gleby rozłożyć. Opuścić. I klikając klawisz B pobiorę pierwszą próbkę. I zobaczmy teraz na mapę. Jak widzicie, tutaj na brązowo został zaznaczony obszar, który tak jakby zostanie odkryty po pobraniu tej jednej próbki. Czyli pojadę teraz w lewo, by pobrać z tamtej strony drugą próbkę. Maksymalnie możemy za jednym razem pobrać trzy. Czyli no niech będzie gdzieś tutaj i czekajcie teraz. Zobaczymy, jak to się tutaj napełnia, co tutaj się dzieje. O, właśnie się drugi pojemniczek napełnił. Dobra, to pojadę jeszcze. A, tutaj zrobiłem takiego małego mijaka. Dobra, to już palto licho, jadę tam dalej. Pobrać trzecią próbkę. I wtedy wyślę je do analizy. Czyli zaraz się dowiecie, jak czekacie, tutaj będzie, no nie, w sumie. Trzeba tak patrzeć mniej więcej, ile, jaki to obszar pokrywa. I starać się pokryć, zebrać próbkę tak jakby, żeby było z całego pola wszystko łącznie. Czyli może gdzieś tutaj będzie dobrze. Dobra. No i okej, teraz mogę klawiszem Y wysłać te próbki do analizy. Dobra, zostały wysłane. I tutaj jest wyświetlone, że są teraz po prostu trzy próbki analizowane. Wystarczy tylko przyspieszyć czas. I to trwa dosłownie chwilę, ta analiza. I kosztowało mnie to 150 euro. I teraz zobaczcie. Widać już, że w dolnej części pola mamy ił. Można to po kolorze zobaczyć. Natomiast tutaj jest piaszczysty ił, więc ja będę chciał zebrać próbki z całego pola i zobaczyć po prostu, no z jakich to się składa po prostu rodzajów tych gleb. Chociaż też jest jeszcze jeden sposób, żeby to mniej więcej zobaczyć. To wam zaraz w sumie, czekajcie, pokażę.
W sensie to jest jedyny sposób, żeby zobaczyć, w którym dokładnie miejscu pola, jaki jest rodzaj gleby, ale można też, kupując pole, już zobaczyć, czego się po prostu powinniśmy po nim spodziewać, gdyż różne rodzaje gleb to również różne plony. I to jest bardzo ciekawa akurat rzecz w tym dodatku rolnictwo precyzyjne. To czekajcie, pokażę wam, o co mi dokładnie chodzi. Kupując pole, wyświetla nam się coś takiego, czyli informacje o polu. W ogóle po pierwsze są podane hektary, czego oryginalnie w tej grze nie idzie zobaczyć, ile tutaj jakieś dane pole ma hektarów, co jest dziwne, a tutaj jest już coś takiego, więc to jest spoko. I tutaj widzimy, jaki procent danego pola stanowi dana gleba. Czyli tutaj 11% to piaszczysty ił, a 88% to no po prostu ił. I to jest bardzo dobra gleba. Widać tutaj oczekiwany potencjał plonu, czyli 121%. Tu są bardzo dobre gleby, ale wezmę jakieś inne pole, czyli pole numer 20. I tutaj, jak widzicie, jest piaszczysty ił oraz piasek ilasty. I tu już jest ten potencjał plonu mniejszy, 88%. Zobaczmy, jak to wygląda na jakichś innych polach. Tutaj też plon będzie mniejszy niż taki standardowy. Tu będzie większy o 9%. Tutaj też będzie większy. O, tu 87% tylko takiego, tak jakby plonu pozyskamy z tego pola. Więc to jest fajne, bo pozwala od razu zobaczyć. Nie kupujemy pola w ciemno, tylko możemy zobaczyć, które pola jest po prostu lepiej kupować, z jakich będziemy mieli większy plon. Dobra, czekajcie, ile już tutaj mam tych próbek? 2. To jeszcze pobiorę z tej części. I czy pokryję tym całe pole? No może prawie, czekajcie. Dobra. Wysyłam próbki do analizy. Przyspieszę czas. I zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No zostawiłem takie bardzo małe mijaki o tutaj oraz tutaj, ale widać, że mniej więcej na dole mamy po prostu ił. Tutaj jest piaszczysty ił, a na samej górze mamy piasek ilasty. I tak się tutaj rozkłada po prostu te rodzaje gleb na tym polu. I co teraz można również zobaczyć, kiedy wykonamy tą analizę gleby? To jak wygląda również jej zakwaszenie, bądź też no, poziom po prostu azotu. Tutaj jest zakwaszenie akurat, czyli tak, im jest to tak jakby jaśniejsze, czyli, nie czekajcie, takie im to jest bardziej ciemnozielone, tym lepiej, a jak jest takie bardziej żółte, czerwone, tym gorzej po prostu, będziemy mieli mniejszy plon, czyli po prostu trzeba tutaj, widać w których miejscach wymagana jest większa ilość wapna, a tutaj mamy już azot. I tutaj również widać, azot możemy, tutaj jest w formie nawozów, czy to tam pryskanych, czy to tych rozsiewanych, czy obornik, czy też gnojowica. Widać, ile po prostu tego azotu jest w tym polu i w niektórych miejscach jest tego bardzo mało. Czekajcie, to chyba też trochę widać tutaj ogólnie, jak się wejdzie, zobaczcie, jest gleba, piasek ilasty, wartość pH oraz ile tutaj jest azotu. Widać to w prawym dolnym rogu, że te wartości się zmieniają, zależnie w której jesteśmy części pola. I co tutaj jeszcze widać? Oraz spodziewany plon, z tym, że ja tutaj nie mam nic posiadanego, więc no nie będzie tego teraz po prostu widać. Dobra. To czekajcie, co teraz? Co teraz miałem o tym dodatku jeszcze powiedzieć? Aha, właśnie, jeżeli jesteśmy w tej zakładce rolnictwo precyzyjne i klikniemy sobie na pole, to widzimy bardzo szczegółowe statystyki, jeżeli chodzi o dane pole. No po pierwsze, jakie jest tutaj jego powierzchnia, chyba w tym wypadku tą, którą przeskanowałem tylko, oraz ile pobraliśmy próbek gleby, ile nas to kosztowało, ile łącznie tutaj wysypaliśmy wapna, i również ile nas to kosztowało, i tak dalej, ile poszło na to pole gnojowicy, ile nasion, ile paliwa tutaj pracując na tym polu spaliliśmy, ile nas to kosztowało, czy też ile pracownik kosztował na tym polu. No ja tutaj zatrudniłem wcześniej, bo tutaj coś było posiane, ja po prostu chciałem, żeby tutaj była gleba po talerzowaniu. Ile plonu zebraliśmy z danego pola oraz ile na tym łącznie zarobiliśmy. I w ogóle tutaj chyba wyjdzie taki finalny bilans. Czyli wszystkich kosztów, czy to nawozu, czy to ziarna, czy pracownika,
i jest to, wiecie, wszystko po prostu odejmowane od łącznego zysku i wychodzi taki bilans, ile zarobiliśmy na danym polu, więc akurat to jest mega. To tutaj, ta zakładka jest cudowna. Ja bym chciał, żeby coś takiego było po prostu w grze od razu, a nie tylko w tym dodatku rolnictwo precyzyjne, bo to mi się naprawdę, no bardzo mi się to podoba. W ogóle, czekajcie. Jeszcze jedna rzecz. W sumie, bo jest jeszcze sporo tu rzeczy, o których chciałbym powiedzieć i myślę, od czego by tu zacząć. No to skoro była wcześniej mowa o tym zakwaszeniu i o tym azocie, to pokażę, jak to się teraz będzie zmieniać, bo czekajcie. Chwila. Przełączę się na ten... No to zakwaszenie. Mam tutaj trochę nawozu w rozsiewaczu. I zobaczymy, jak to się będzie zmieniać, kiedy ja będę ten nawóz rozsiewać. I też tutaj jest ciekawa funkcja do załączenia. O, w ogóle tutaj, jak wjedziemy, to widać, czekajcie. I tutaj widać taką rzecz w tym sterowaniu. Ile jest aktualnie tutaj tego azotu na hektar, czyli 60 kg na to wychodzi, w tej części pola, bo to jest różne w różnych tam częściach tego pola. I jest tam taka flaga, tak jakby, w tym, ile to chyba tego powinno być. Czekajcie, zacznę teraz rozsiewać nawóz. I zobaczę, jak to się tutaj zmienia. Nie, w ogóle nie na to się przyłączyłem. O! To jest ta zakładka. Widzicie, w miejscu, gdzie to już było rozrzucone, tylko czekajcie, to trzeba w ten sposób zrobić, to już widać, że tego azotu jest tutaj więcej. Czyli będzie po prostu większy plon. Oczywiście, jeżeli ja tutaj powiedziałem jakąś totalną głupotę, to w komentarzach mnie poprawcie, bo to jest pierwsza jakakolwiek moja styczność z rolnictwem precyzyjnym i tak dalej, więc no tyle, co się nauczyłem, jeżeli chodzi o ten dodatek, to teraz staram się wam tę wiedzę przekazywać, ale jak jakieś pomyłki tutaj są z mojej strony, to mnie wypunktujcie w komentarzach. Dobra, tutaj się przejadę jeszcze raz. No i widać, że teraz już te zielone, jak jest zielone, to jest dobrze, że tutaj już jest, jeżeli chodzi o azot, to jest dobrze. Tylko nie wiem czemu... Czekajcie, dojadę tutaj do końca pola, bo chcę jedną rzecz zobaczyć. Nie wiem czemu tutaj wcześniej rozrzuciłem, a i tak jest tak, jakby tutaj nie został ten nawóz rozrzucony. Dziwna sprawa, czekajcie. Przejadę tak może jeszcze raz. No i nadal tutaj jest, jakbym zrobił mijaka. Nie wiem, czy ja coś źle tu robię, czy jest jakiś błąd w tym dodatku. Nie wiem, dobra. Więc w ten sposób sprawiamy, że tego azotu jest po prostu więcej. I teraz druga rzecz, czyli zakwaszenie gleby. No, czyli w skrócie trzeba po prostu rozrzucić wapno. Tu się przełączę na to zakwaszenie. Tutaj chyba nie jest ogólnie tak źle z tym. Nie jest źle po prostu, ale... I tak zobaczę, czy trochę to się tutaj zmieni, kiedy tego wapna trochę rozrzucę. Dobra, widać teraz tu na mapie, że się to zmienia, że jest to takie... Już, że teraz chyba jest taka bardziej odpowiednia. Bardziej odpowiednie jest to zakwaszenie. Fajną rzeczą jest to po lewej stronie, że widać, ile trzeba tego tutaj rozrzucić, by był ten stan chyba idealny, który oznacza ta flaga, tak jakby. Ale te wartości się zmieniają w różnej części pola. Być może to zależy też od tego, w jakiej części pola jest jaki rodzaj gleby. I również, o, tego wcześniej nie wspomniałem o tym, że tutaj chyba jest też inne tempo wzrostu roślin. W sensie, że nie dość, że rodzaj gleby wpływa na po prostu plon, ile tego plonu zbierzemy, ale chyba też jest tutaj coś takiego, nie sprawdziłem tego, ale chyba jest coś takiego, że w zależności od tego, jaka to jest gleba, to zboże, dajmy na to, że zboże rośnie szybciej bądź wolniej. W sensie rośnie w innym tempie na innych rodzajach gleby. Dobra, zobacz, jak to wygląda. No tutaj widać, że jest to już zieleńsze, czyli jest lepiej, jeżeli chodzi o
o to zakwaszenie. Jeszcze jedna rzecz ciekawa w tym dodatku to dwa budynki, one są w kategorii chyba tutaj różne. O, swoją drogą budynki John Deere'a, co ciekawe, i jest budynek ze stacją bazową i jest szopa ze stacją bazową. No w sumie mogę kupić tutaj, czekajcie, mogę kupić i jeden i drugi, żeby wam pokazać. No ten pierwszy to jest po prostu taki mały budyneczek, natomiast drugi to jeszcze może posłużyć po prostu jako garaż na jakieś maszyny. I co one robią, to sprawiają, usprawniają właściwie działanie pracownika. Czyli sprawiają, że pracownik pracuje 11% szybciej, z racji tego, że one mają tutaj te moduły na dachu. Kurczę, nie mogę wskoczyć. No ale dobra, widać, tam są jakieś moduły GPS. To pracownik rzekomo pracuje 11% szybciej. To też jest bardzo ciekawa sprawa. Swoją drogą, jeżeli ktoś jeszcze może chcieć dodatkowych informacji o tym DLC, no to w tej zakładce rolnictwo precyzyjne klikamy w pomoc i tu jest wszystko fajnie opisane. Informacje ogólne, opisane są te rodzaje gleby, jak tutaj robić analizę tych próbek, analizę po prostu tej gleby, co to jest ta wartość pH, to całe zakwaszenie, azot, czyli tutaj o, widać, że możemy ten azot również, no możemy obornik rozrzucać, gnojowice rozlewać, czy też tak jak ja zrobiłem, rozsiewać nawóz. Mapa plonów, o to jest to, czego ja wam nie pokażę, bo nie mam nic posianego po prostu, czyli w jakiej części pola, jakiego plonu powinniśmy się spodziewać. Tutaj takie fajne, zielone, czyli tu powinno być dużo plonu, ale tutaj jak jest takie pomarańczowe, to tutaj już tego plonu będzie po prostu mniej, bo może tam jest na przykład trochę gorsza gleba, albo bo tam daliśmy trochę, jest gorzej, jeżeli chodzi o to zakwaszenie, czy też o azot. Analiza gospodarcza, no to co już wam pokazywałem, czyli te bardzo szczegółowe statystyki pola i tutaj ta stacja. W sklepie pojawiły się dwa nowe budynki wyposażone w antenę RTK. Antena wzmacnia sygnał GPS wykorzystywany przez pomocników SI, no czyli pracowników. Dopóki jeden z tych obiektów będzie na mapie, pomocnicy będą działać dokładniej, a tempo ich pracy wzrośnie o 11%. I niestety w to, że będą działać dokładniej, to mi się nie chce wierzyć, bo zaraz, czyli że co? Że trzeba ten dodatek ściągnąć i go włączyć, żeby pracownik działał w farmingu lepiej? Trochę nie rozumiem tego zapisu, bo ja nie wiem, wiecie jak ten pracownik czasami działa i że co, że to postawimy, to działa on lepiej niby. No nie chcę mi się w to wierzyć, ale w to, że zwiększa tempo jego pracy o 11%, to jest ciekawy zapis, czyli cokolwiek, do czegokolwiek byśmy pracownika nie zatrudnili, to on zrobi to szybciej o 11%. Ja to rozumiem w ten sposób, że po prostu jeżeli, że będzie większa prędkość maksymalna w trakcie wykonywania jakiejś tam danej czynności. Zresztą zaraz to można sobie sprawdzić, bo tutaj mam ten rozsiewacz i chyba prędkość rozsiewania wapna to jest 12 na godzinę. Zresztą mogę sobie to sprawdzić. Teraz jadę ja. No i, a nie, dobra, co ja gadam, 20 na godzinę, pomyliło mi się z czymś. No to zobaczmy, czy faktycznie ten pracownik będzie działał szybciej. Teraz jadę ja, czyli 20 na godzinę i zatrudniam pracownika. No i coś to się nie zmienia, myślałem, że będzie jechał jakoś delikatnie szybciej, tam 21, 2, 3, coś takiego. Czyli nie wiem, o co chodzi z tym, że pracownicy będą działać szybciej, naprawdę, chociaż czekajcie. Ja muszę jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Nie, dobra. To nie wiem, o co chodzi z tym pracownikiem. Niestety tutaj się nic nie zmieniło, więc albo ja coś źle włączyłem, albo to jest jakiś pic na wodę. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Może ja po prostu czegoś nie zrozumiałem za bardzo, jeżeli chodzi o tego pracownika. Więc powiem wam, że ten dodatek jest całkiem ciekawy. Sam raczej nie chciałbym na nim grać, czy to w serii trzeciej, czy w serii czwartej, bo po prostu jakoś, no nie. Ale przyznaję, że to jest naprawdę bardzo fajna nowość tutaj w Farmingu 19 i jestem ciekaw, jak to będzie z tym dodatkiem w kolejnej części Farminga, no bo tutaj to jest po prostu mod, który możemy sobie zainstalować i możemy sobie z tym grać. I to naprawdę dosyć fajnie wpływa na rozgrywkę, jeżeli ktoś lubi tak, już ktoś chce grać, wiecie, tak bardziej realnie w tego Farminga, ktoś chce grać bardziej hardkorowo, to bardzo jest to fajny, urozmaicający rozgrywkę dodatek. Ale załóżmy, że byłoby to w kolejnym farmingu, po prostu w grze. Od samego początku.
Trochę średnio by mi się to podobało, a z tego powodu, że ja uważam, że farming i tak jest grą trudną dla osób, które nigdy z nią nie miały wcześniej styczności, a chciałyby zacząć, czy dla jakichś tam początkujących graczy, w ogóle nie mających nic wspólnego z tematyką rolnictwa, to według mnie trochę by to za bardzo jeszcze namieszało tego typu nowym graczom, a wątpię, żeby Giant Software tego typu sytuacji chciał, by odpychać nowych graczy, że gra jest zbyt trudna, zbyt skomplikowana. Ale jeżeli coś takiego by było, wiecie, też w kolejnym farmingu jako modyfikacja, albo byłoby to po prostu opcjonalny tryb rozgrywki, to czemu nie? Jak najbardziej fajne, naprawdę fajne, ciekawe urozmaicenie. A czymś, co mi się w ogóle podoba najbardziej, no to jest to, co wcześniej wspomniałem, ta szczegółowa analiza gospodarcza pola. To ja bym chciał, żeby serio było, mimo iż nie chciałbym za bardzo być może grać z tym tutaj rolnictwem precyzyjnym, to jednak tę analizę gospodarczą chciałbym, żeby coś takiego było, bo to jest mega fajne. Ja bym chciał coś takiego mieć w serii trzeciej czy w serii czwartej. Widzieć po prostu wszystkie takie szczegółowe statystyki pola, ile łącznie na nim zarobiłem i tak dalej, czy też nawet ile ma hektarów, więc to mi się akurat najbardziej tutaj podoba. Jakoś tak, nie wiem, po prostu bardzo to jest przydatna według mnie funkcja. Dobra, no to myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się ta prezentacja podobała, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.